Lekarzem. Od nosa, od uszu i od gardła. Leczy uszy. A dalej nie wiem. Nos, gardło i uszy. Uszy, nos i buzia. Uszy i nosek. Myślę, że trudno. No, niełatwo, bo ma się bardzo dużo klientów. Bo musi ta osoba leczyć uszy i nie może się pomylić. Jak pomyli się, to może być źle. Może ktoś stracić słuch. Bo trzeba się dużo nauczyć. Krzyk. I taki bardzo głośny dźwięk, który jest niefajny. No, jak się krzyczy. Zabawa. Bardzo głośno tupie. Albo jak się bardzo głośno klaszcze. Jak się ktoś bawi? Hałas to jest na przykład jak bardzo dużo osób biega i krzyczy, no to wtedy robi się tak strasznie głośno, no i to nazywamy hałas. Najbardziej to nie wiem w sumie, kto hałasuje. Czy dzieci? Policja. Chomiki jak wstają. Najwięcej hałasu chyba jest, jak jest strasznie dużo osób. Ja wiem. Dinozaur? Mój brat? Jak jest zikładem. Ja lubię tylko w domu robić hałasy. Na ulicy jest hałas, jak przejeżdżają samochody, nie wiem, jak na przykład tak trąbią, no to wtedy się robi strasznie wielki hałas. Cisza to jest na przykład właśnie teraz, jak chcę się spać. Cisza to, że jest się cicho i się nic nie mówi. To spokój? To nikt nie hałasuje. Jest cicho, jak nie wiem, jest w pokoju jedna czy dwie osoby, no to one tak nie hałasują, jak na przykład 7 osób. No to, no i wtedy na przykład może się położyć, zrelaksować, a jak tak wszyscy krzyczą, no to ci jest ciężko. Wtedy, a jak jest cicho, to może się zrelaksować. Jak odpoczywamy? Na przykład jak coś jest głośno, to dźwięki do nas dochodzą. No, chyba pewnie wszystko wydaje dźwięk. Są na przykład niemiłe dźwięki, na przykład jak ktoś krzyczy. Jak ktoś kogoś chce przestraszyć. Są różne dźwięki, takie... Piszczenie, krzyczenie. Cicho. Na przykład jak coś gra na gitarze. Gumowe ucho to znaczy, że ktoś wszystko usłyszy, że wszystko usłyszy, że ktoś tam coś mówi, to on to też usłyszy, no to chyba to znaczy. To znaczy, że ktoś podsłuchuje? No, to chyba się tam wszystko słyszy. Chyba w gumowe ucho.
ktoś puszcza głośną muzykę, to ściany wtedy pękają? Bo ktoś był za tą ścianą. Jakby to było coś nagrywane na przykład. No i ktoś by może podłożył ucho, no i by słyszał. To, że brzuch nie słyszy?